Witam wszystkich. Dzisiaj z racji tego, że chyba już jest około 500 subów, czy tam może już nawet jest, ciężko mi powiedzieć, będziemy robili akcję kiszonka na Losbergu i chyba to będzie ostatni odcinek na Losbergu. Mam nadzieję, że nie spadnie ten header z tego. No, widzisz, John, już jest 500. W sumie w tym poprzednim tygodniu, już w weekend nie robiłem żadnych live'ów. Z racji tego, że właśnie planowałem ten event. A mianowicie te na 500 subów, tak więc... No, dzięki bardzo. Tak więc nie robiłem żadnych live'ów, nie... publikowałem żadnych odcinków, bo zawsze pod live'em jest jakieś 10, tam 15 subów. O, Jarek chyba wbił na TeamSpeak'a. Dzień dobry. No, witam. Tak więc troszeczkę wygasiłem swoją działalność z racji tego, żeby no ten event nie odbył się tam w momencie, kiedy jest tam powyżej już tam 500. Co tam, Jarku, słychać? Nic mi nie mówi, że byłem w mieście i nienawidzę Warszawy, więc powiem. Ale no, bo to mam. Właśnie przygotowuję te pola pod... pod tą akcję z kiszonką. Właśnie widzę, że header zwozisz. No kurczę, jest troszeczkę problem z tym headerem. A kiedy będziesz ją robił? No nie wiem, jak skończę robić te... przygotowywać te pola, ciężko mi powiedzieć ile. To czasu zajmie. To jest Losberg, tak? To jest Losberg, tak. Ale to z kilka godzin może potrwać. Nie, ja sobie wsiądę po prostu, nie? Jak coś, to wiesz. Serwer już jest odpalony. Tam były... Ale i tak na razie mi się nie chce wbić, bo muszę jeszcze ogarnąć mieszkanie. Ale też tutaj do ludzi mówię. Serwer jest generalnie odpalony. Ja tam nie potrzebowałem hasła tak naprawdę do tego serwera, ponieważ zestaw modów powodował, że tam były bardzo duże trudności, żeby ktokolwiek bił, ale w tym momencie te mody, które wadziły dostęp, one są pousuwane, tak więc generalnie już chyba można nawet wbić. Tak więc jeżeli ktoś chce mi pomóc, to spokojnie może sobie tutaj wbijać. Serwer jest... Ale ty, Anton, ty też na gołej grze, jakby bez modów, nie? W tym momencie mam tylko 4 chyba mody. Aha. Te wszystkie, Real Terrain, tam Grand Response i tam... Ale nie, to już wszystko z tego, z tego mod huba można pobrać, tak? Tak więc tutaj już... Właśnie o to mi chodziło. Teoretycznie nikt nie powinien mieć problemów z tym, żeby... Teoretycznie. Ale pamiętaj, to jest LS, tego się nie zrozumie. O kurczę, ciekawe jak to czy nie z... Dobra. W sumie ten kombajn, zmieniłem kombajn, bo case ten nie może podczepiać headeru, ale w sumie zorientowałem się, że gdybym ja ciągnął ten długi header kombajnem, to tutaj w ogóle też bym miał bardzo duże problemy, żeby dojechać na te pole z racji tego, że kombajn duży, header długi, ruch uliczny jest nasty tutaj. Dosyć uciążliwy, tak więc byłoby... Same problemy. No, same problemy byłyby, powiem ci. To powiem ci tak samo jak mój LS dzisiaj, odpalam sobie, bo on wstałem rano i nagram sobie singla, nie? Wrzucam mody, wrzucam mapę, wrzucam wszystko, patrzę, save'a nie mam. Jak to? No usunęło mi, gra usunęło mi save. Tak? Witam panie Fabianie. No nie wiem, jak to jest możliwe. No możliwe, znaczy to jest trochę przez... znaczy gra. Trochę przez własne życzenie, bo wiesz co, bo podmieniałem tekstury bel. Mhm. I podejrzewam, że gra się może zbugowała i gra jakby sama stwierdziła, że dwie zapisie się gryzą tekstury z tym, to jest jakby w rdzeniu gry, no i trzeba to usunąć. Nie wiem, być może. Znaczy, tak myślę, nie, bo ja sobie już podmieniałem teksturki na ładniejsze bel, słomy i siana, więc może dlatego, ale jeśli to nie, to już nie mam pojęcia. Ale trudno. Mi raz jedna maszyna zginęła. Nie zginęła, tylko ci zajomali. Ale ten.
Znaczy tak naprawdę nie zajumali, tylko Urban pożyczył, bo mu się spodobał ten rozrzutnik i tyle. Tak, powiedzmy, że Urban pożyczył. On pożyczył. Powiedział, że ty przydałoby mi się u mnie na tym. Na mojej serii. Ja mówię, dobra, znaczy nie powiedziałem, znaczy on tak mi powiedział, że ja byłem wtedy wstawiony i mu pozwoliłem, a ja przecież. Ja chłopie już dawno nie piłem. U mnie w domu jest tyle alkoholu, że. A ja w ogóle nic. O, jakbym Urbana słyszał. Dobra. Przecież ty mi mówiłeś, że mogę wziąć sobie przyciągi z pułkiem i zaorać pole. Nie mówiłem. No pijany byłeś. Tak ja nie piję alkoholu, ale pijany byłeś. Był odurzony. Tak, odurzony, dokładnie. Nie był pijany, był odurzony. O kurczę, owce zaraz będzie latała. O kurczę, jest jeszcze lepiej. Co ja tutaj zrobiłem, że... Kurczę! Nie mów mi, że ja będę musiał tutaj restartować maszynę. Jak ja to zrobiłem? No coś... Co jest? Aż ci się napis zbugował z wrażenia. Kurczę. Dobra, udało mi się. Nie, bo na tym serwerze, na tym dedyku są pewne takie rzeczy. I dlatego. Czy chcesz, Anton, zasugerować, że tutaj nie działa prawo grawitacji? Czy ma pewne problemy? A czy grawitacja działa, ale może być tak na przykład jak na Marsie, wiesz? Że troszeczkę inaczej. Troszeczkę mniejsza. No, troszeczkę mniejsza może być grawitacja. Okay. Ona jest, tylko że może nie być taka jak na Ziemi na przykład, nie? No tak, i te maszyny trochę mniej ważą wtedy, jak gdyby. I mają tendencję do wznoszenia się samodzielnie. No, czyś widziałeś, co się wczoraj zrobiło z tym kombajnem Massey Fergusonem? On zrobił fikołkę. No, to wiesz, na Ziemi to by było ciężko zrobić. Natomiast wiesz, na jakichś innych planetach, gdzie jest ciążenie mniejsze, to w sumie dlaczegoż by nie? Oczywiście. Naturalnie. Zlustrowałeś do końca tą mapę wczorajszą? Lubelską Dolinę, no. No, Lubelska Dolina fajna jest, naprawdę. Bardzo mi się podobała. Dzisiaj na przykład musiałem się męczyć na tym Baltic Village. Widziałem. Nie, w sumie od razu tego live'a usunąłem, żeby ludzie nie patrzyli na tą mapę. Żeby czasami ktoś nie pomyślał, że można wejść na tą mapę. Wiesz co, ja widziałem u kogoś, kto się pokazywał. Znaczy, no wiesz, no. Nie trzeba tam, no, dopieścić. Ale słuchaj, no jeżeli jest, już w tym momencie jest taki dosyć duży wybór różnych map, które są, wiesz, o wiele lepsze, to nie ma sensu się ten. I czy są cierpiętnicy, to wiesz, to jest inna zupełnie kwestia, natomiast, natomiast ja zmierzam do tego, że ja gram dla przyjemności, a nie gram, żeby się męczyć. O kurczę, a chociaż... Topniaka nie, dobrze. Chociaż wiesz, ja gram w WOTA, to WOT to jest gra dla masochistów, nie? Także tutaj akurat średnim autorytetem jest. A w ogóle powiem ci taką ciekawostkę, że dzisiaj natrafiłem na fajny pak polskich maszyn. Znaczy takie duże bizony, giganty. To weź 60... go tam ściągnij albo. Tylko cały dowcip polega na tym, że on jest na linku, do którego musisz mieć kod, zostać SMS-em. Ktoś nieźle się wycwanił. Jeszcze pewnie to nie są jego mody. Nie mam pojęcia, więc ja wiesz, jak widzę, że muszę wpisać numer swojego telefonu, żeby dostać kod, to ja dziękuję od razu, nie? Mhm. Już podobno jest 500 subów, tak mi ludzie mówili. Masz, z tego co widać na twoim panelu, to równiusieńko jak w poprzednim wpysk strzelił 500. No fajnie. Znaczy, ja już miałem te 500, ale poprosiłem tam dwie osoby, to odsubowały mnie. To Jezusie! Żeby nie było tego. Napisałeś do nich prywatną wiadomość, ej, słuchaj, ziomek, odsubuj mnie, a zasubuj mi za 3 dni, jakby nie było 500. Albo za 3 dni mi zasubuj. Nie, bo tak już dziwnie wyglądało to. Chyba jesteś pierwszym youtuberem na polskim, czy nie wiem, czy na światowym rynku,
na światowym YouTubie, który powiedział: nie subujcie mnie, albo znaczy subujcie. Nie, akurat to nawet nie chodzi, tylko że akurat w tym momencie nie chciałem, żeby tam... Ja wiem, co ci chodzi. Nawet nie wiem, zauważyliście, nie, że w ogóle live'ów nic... Fakt, że trochę roboty miałem, ale ja mam już kilka odcinków przygotowanych, żeby je wrzucić, nie? Z tej... No, zresztą wczoraj, jak sobie jeździłem, to co wtedy wbiliście, co był live, to było z tej serii oryginalnej. Ja już jestem na tym live'ie po zakupie tej siódemki i tam sobie właśnie robiłem, poszerzałem tam te pole. Nie, widziałem. Tak dosyć dużo tam, kurczę, no wydaje mi się, że tam z hektar dołożyłem. Ale wiesz, kiedyś rozmawialiśmy, że oryginalne mapy mają, są tak stworzone, żeby je tak idealnie poszerzać, nie? Tam jest po prostu za dużo miejsca momentami. No ale kurczę. Nie każdą, ale słuchaj, ja po... A ta... Znaczy tam można by więcej powiększyć, tylko że ja powiększyłem sobie w taki sposób, że później no tam nie było jakichś problemów, w tym sensie, że to musi być w miarę regularny kształt tego pola po poszerzeniu, co nie ta, zawsze... Tak, bo jeśli puści pracownika, to pracownik może zgłupieć. No, to też raz, no, taka może być rzecz. Dobra, tu mam soję. Tutaj trzeba o kurczę, władowałem się. Tu jest na tym serwerze takie lekkie opóźnienie. Tak więc ten traktor jest takie cały czas ważenie, non-stop takie. Serwatek, no jeżeli możesz wbić na mój dedyk, no to spokojnie. Tam już chyba modów nie ma. Znaczy, no zostały chyba 4 mody, ale... A ja sobie na serwatkę kanał wbiję, zobaczę co to. Widziałem. Fajne rzeczy. Z Reala. Z Reala, no. Fajne rzeczy. Generalnie ludzie, wbijajcie na jego kanał. Fajne rzeczy tam sobie pokazuje. Mniej takich właśnie gier, ale więcej z Reala. Jaki ładny fan. Ojej. Ale nie, ja się nie nabijam. Nie, naprawdę by się nie, z no podobają. Ale fajny, Beskitu. Oj, ciężka Ursus. Ciężki Ursus widzę. Fajnie, że poszło to wszystko. Będę miał jedną pustą szczepę, muszę odebrać, co tam namucone. Ja nie mogę, jak mi się te fendy podobają, nie? Tak? Ale no kurde. Z które? Z paka? Nie, ja mówię w ogóle fendy, czy wiesz, czy w realu, czy w farmingu, one mi się tak strasznie podobają, że o matko kochana. Jak ja się dowiedziałem, że wiesz, że będą fendy w lesie oryginalne, to mi się tak mordka cieszyła. Serwatek ma więcej subów chyba niż ja i dziękuję za reklamowanie, ty. Prawie 1000 ma, ty masz 500, a ja mam 12, 15. Ale Serwatek no to... już chyba długo, dosyć długo na tym, na YouTubie jest, mi się wydaje. Ileś tam, no z półtora roku spokojnie ma. Ty ile masz? 4 miesiące mówiłeś? Czy 5, coś takiego? Mniej niż 4 miesiące. No, to idąc tym tokiem tym rozmowania, w ciągu roku powinniśmy mieć ponad 1000 subów. O, widzicie, Serwatek dzisiaj może wbije na 1000. Serwatek, czy my mamy? Tak, my mamy prywatny ten. TeamSpeak. Arek, jak chcesz to... ten, Jarek, jak chcesz to możesz wysłać IP, ale na priv. No, czekaj, ja to zaraz ogarnę, bo dzisiaj mój internet ma jakieś tutaj takie, wiesz, strzela fochy, więc mi się wszystko dzisiaj muli jak... Dobra, tu już mam pole od razu z kukurydzą. Ty, Serwatek, masz jakiś, nie wiem, Facebook czy coś? Serwatek, w razie czego sprawdź wiadomość na YouTubie. Ja ci wysłałem wszystko, co jest potrzebne. Czy tyle, co sam dostałem, nie? Tyle wystarczy. Muszę zobaczyć. No czekaj, ja muszę telewizor włączyć, bo ja chcę zobaczyć dzisiejszy cyrk na Warszawie. Aha, a no tak, dzisiaj jest rocznica, chyba 35. rocznica. 35, tak, wybuchu stanu wojennego, ale wiesz, jaki cyrk mam na myśli? A, no jakieś... Te pochody całe. Manifestacje, kontrmanifestacje. Ja mam zawsze z tego niezły zacierz, bo jak jest Marsz Niepodległości, to oni się zawsze tam tłuką, nie, praktycznie, więc... No, wiesz co... Każda nacja w jakoś tam w swój sposób. No tak, tylko że wiesz. W swój sposób ten.
manifestuje. Nas manifestuje niepodległość. No w Polsce jakiegoś czasu są zwyczaje takie, że... Demolujemy stolicę. Demolujemy. Znaczy, ja powiem, że... kurczę, jakby to powiedzieć... Znaczy, wiesz co, mi śmieszy to, że jedni mówią, my jesteśmy prawdziwymi Polakami, a druga strona, nie, to my jesteśmy prawdziwymi Polakami. I wiesz, tak na dobrą sprawę, to jest zasada nie, bo nie. No, ale o polityce nie będziemy tu rozmawiać, bo to nie. Nie, nie ma sensu. Nie, szkoda sobie nerwów. My tu się przyszliśmy dobrze bawić, odstresować się po ciężkim dniu, bądź przed ciężkim popołudniem także. Dobra, tutaj puścimy. Chyniutek porobi, a ja w międzyczasie zrobię, co mam zrobić. Hej, on tu mi nie zrobi, sorry, bo na tym polu trzeba objechać dookoła co najmniej raz, bo w przeciwnym przypadku te pracownicy sobie nie zrobią nic. Trzeba są bardzo blisko pola. I się im chrzani. No, wygniatają dużo. Znaczy, to nie jest problem tak naprawdę, według mnie. No tak jest nieraz po prostu, nie? Życie. A to i tak ci ładnie ta soja sypie. No tutaj, ale tutaj jest, wiesz co, jednokrotny... O, jakiś palik. Aha, wiem, znalazłem. Przypomniałem sobie o tym boli. Znalazł ci się kawałek drewna. Ktoś nam się wbił. Zaraz zobaczymy, kto to będzie nam pomagał. To fajnie. Mariusz dołączył do serwera. Nie wiem, jak Mariusz będzie chciał się z nami komunikować, czy będzie pisał, czy w ogóle nas słyszy. Ale pozdrawiamy, jeśli słyszy. Jeżeli Mariusz was machen zi. Mariusz jest chyba niemieckojęzycznym. Nie wiem, właśnie, ja po niemiecku słabo mówię, musiałbym do niego po angielsku mówić. A może kolega też po niemiecku, po angielsku, nie pani ma jedniciego. Bo wiesz, jest jeszcze jeden niezawodny język, migi, ale tutaj trochę tak słabo. No migi tutaj jest naprawdę słabo, posługiwa. No, słaba opcja. A do której planujesz live'a? Nie wiem, dzisiaj mam dzień wolny, to sobie mogę jeździć. No tak, ja za jakieś pół godziny 40 minut będę leciał, bo muszę go zrobić. Nie ma sprawy. Ale to wiesz, to rakiety się szybko robią. Że nie ma co się tam dzieje. A to co? Po prostu ja po niemiecku nie słabo. Ja w ogóle. No to on jeszcze słabi po angielsku. Ale dobrze. Nie, bo wiesz, ksywa Anton jest taka bardzo austriacka. Znaczy, no tak, bo tam Antonów jest. Jest sporo, znaczy niemieckojęzycznych, a może w ten sposób. No. Dlatego dosyć często właśnie na ten dedyk Niemcy wbijają, nie wiem dlaczego. Znaczy wiesz, bo Niemcy generalnie bardzo, bardzo często często grają w Farming, bo tam jest bardzo popularny. Farming jest popularny w Niemczech, we Francji też jest popularny. W Brazylii jest popularny, bo dużo mam... Nie wiem dlaczego, ale jak sobie zobaczyłem statystykę ludzi, którzy wbijają na mój kanał, to jest, nie wiem, nagle się zdziwiłem, bo jest dużo... widzę po IP, dużo jest z Brazylii ludzi, kurczę. Się zdziwiłem dlaczego. A tam też jest brazylijski farming w Brazylii bardzo popularny, tylko że oni mają tam troszeczkę inne... że nie grają na modyfikacjach brazylijskich. No i tam ten poziom jest trochę niższy, nie? Tych modyfikacji, ale modyfikacje mają bardzo ciekawe, wiesz, jakieś John Deere z takimi deszkami fajnymi, także wiesz, można się pobawić, nie? Najlepiej jak oni spróbują ze mną się komunikować po portugalsku, ja w ogóle nie czaję bazy, że tyle tylko, że wiem, że to jest portugalski.
I oni, wiesz, ja tutaj czasami sobie gram poza live'em. Ale nie, to nie jest jakiś czysty portugalski. Nie, to jest portugalski, ale Brazylia. Ty, nie mogę zebrać. Aha, już wiem dlaczego. Tu jest taki problem w tej grze, niestety. Znaczy na tej mapie, malutki. Ale to w sumie szczegół. Podobnie jak na Lubelskiej Dolinie widzę, chyba jest to samo. Nie, nie, wiesz co, tu jest akurat tak jak gdyby podwyższenie, wiesz? Ja muszę jak gdyby na dwa razy. Sprzątek. A nie, bo wiesz, na Lubelskiej Dolinie ten, no, tam się brudzi we wiacie, nie? Znaczy tak na linii jakby drzwi. I no, jest problem z wygrzebaniem tego. Dość taki jebitny problem. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Nie, ten IP, który ci przesłał Jarek, to jest do TeamSpeak'a. Wystarczy, znaczy, że... Wiesz co, ja ten adres IP, który ty mi wysłałeś, wkleję sobie po prostu w... Jak masz w pasku narzędzi, ten jakby opcji zakładki, daję zakładkę. I tam masz adres. Kleiłem adres, potwierdziłem i mi się wszystko jakby samo wypełniło, nie? Tyle w temacie. Więc powinno się moim zdaniem jakoś samo to ogarnąć. Nie, ale tu nie jest jakiś rocket science, żeby wbić na ten TeamSpeak, tak więc tu kilka osób wbijało. Nie było problemów nigdy. Po prostu zamiast nazwy serwera wklejasz sobie ten IP number. IP po robocie. I to on ci, wiesz, i to już wszystko. Szczerze mówiąc, mi się strasznie takie właśnie, jak powiedziałeś, ten rocket science, strasznie takie określenia podobają, nie? Rocket science? No do tego typu, wiesz, takie no, czy to po polsku, czy to właśnie w obcym języku. To jakoś się nazywa, kurczę, z języka polskiego. Takie, wiesz co, określenia czegoś, nie używając jakby nomenklatury fachowej, to znaczy, wiesz, że to nie jest jakiś, wiesz, nie mówisz wysublimowany problem albo nie wiem, duże wyzwanie, tylko właśnie mówisz, że to nie jest jakiś taki, no po angielsku jest rocket science, tak? No. Tylko umknęło mi, jak to się nazywa z języka polskiego. Nie wiem, wiesz, tutaj często sobie, ale wiesz, mi wiedzę, sobie ludzie tak właśnie mówią, że... no tak, właśnie mówią, takie powiedzonka krótkie. O, takie, wiesz, bułka z masłem, tego typu rzeczy. No, coś takiego. A nie, piece of cake. No, to tak. W Polsce jest bułka z masłem. O, dzień dobry, Przemson. Pan Przemson wbił, ale to nie wiem, czy to jest ten Przemson, czy to... Ja już lustruję, czy to jest ten Przemson z tych Przemsonów. Bo tutaj mi się wbijał, ostatnio jakiś rok mi się wbiło podobno. Tak, to jest ten Przemson z tych Przemsonów. A, tak więc witamy Przemsona z Przemsonów. Męczymy się tutaj troszkę na tej mapce. O, dobra, zebraliśmy sobie. Nie, bo teraz już tak... Administracja czuwa. Bo ostatnio jacyś niby sławni youtuberzy mi się wbijali na ten, na czat. I później ludzie mówią mi, że ktoś tam był, Anton, a ja w ogóle nawet nie wiem, kto był. Bo ja tak nie zawsze patrzę na ten czat. Ale teraz akurat mam na konsoli, tak więc widzę, bo... Mało ludzi jest. A widać rzeczywiście znak weryfikacji. Nie zauważyłem. Faktycznie. Dobra, to sobie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Niby patrzę, a nie widzę, widzisz? To matematyka. No kurczę, tu w tym silosie będzie trochę, chłopie. Ty miałeś latającą świnię. No, one tak mają. Tu jest 500 000 litrów jest. O Jezu, a tu zobacz, jak ja wejdę sobie na ten murek, to zobacz, to tak wygląda, jakby nie wiem, z 5% było tego? Może nawet no. Nie. Zaraz zobaczymy. Zobacz, jaki mały. Nie, no to wiesz, no... Następny Niemiec mi wbija, kurczę. O, może to jest taka sugestia, wiesz, świata, że ty nie powinieneś na tych wyspach siedzieć, tylko przychodź do Deutschlandu i już, nie? Nie, powiem ci... Co? User entered your channel. O, i widzisz? I serwatek wreszcie wbił. Tak, tylko musi nie wyciszyć mikrofonu. Jeszcze prosi, please. Nie, no bo dlaczego? No tak się mówi, no tak się prosi. No ja wiem, żartuję oczywiście. Przed pytajnikiem zawsze jest please. Taka... O, witam serdecznie. Siema. No i widzisz, serwatek to nie był rocket science. A musisz ten... Bo ja siebie z siebie słyszę, musisz jakoś ten głośniki powłączać. Ja zawsze włączam, jak ze sobą rozmawiam, nie oglądam, nie oglądam. Ja jestem na słuchawkach. No, a my teraz wszystko słyszymy. Kurde, chwilę poczekaj. Ja mam teraz nawet potrojenie jaźni w tym momencie. Ja też.
Ale tu mam takie, wiesz co, się przyzwyczajam, jak z Urbanem nagrywam. I słyszę swój głos w tle. Dobra, tu jeszcze jest obgadane. Tutaj sobie pojedziemy. O, mam przyczepę. Kurde, jakie jest opóźnienie, nie? Najpierw ja słyszę ciebie, później widzę ten. Widzę obraz, a później słyszę w słuchawkach, nie? Drugi raz. Nie, Serwatek, weź to wyłącz, bo kurczę. Ja czuję, jakby miał jakąś, wiesz, dobra, spoko. Nie, już jest lepiej, nie ma, nie? Chyba lepiej. Nie, wiesz co? Musisz przyciszyć... Ty, nawet nie wiem, co ma przyciszyć. Najlepiej wyciszyć YouTube'a, ten... No, YouTube'a wiesz, wyłącz. Dobra. Że nie, wycisz po prostu, bo na sobie możesz, nie? Ale najlepiej... Nie, no, teraz wyłączyłem, nie wiem, jak jest. Nie, chyba wszystko. Teraz... Słyszę siebie dalej. Ja też. Ale dobra, da się przeżyć. Nie wiem, jak... Coś jest dziwne jakoś. Ja siebie non-stop słyszę. Nie, zaraz, co ty mówisz, później słyszę to u siebie, a dopiero po chwili jest echo. I to takie trochę jest takie... Dobra, dobra, wyszliśmy. Już sobie rozwiązaliśmy problem. Nie, no ja po prostu musiałem... Pogrzebać trochę. No, on musiał pogrzebać trochę. Jak lubi, to kto go będzie mu bronił, no Boże. Ty, gdzie ja jestem? Bo ja się zgubiłem. A, już widzę kombajn. Dobra, jadę tam. Serwatek powiedział, że dzisiaj będzie miał 1000 subów. Ty, Serwatek, Przemson do nas bił na czat. Przemson? No. Tak, nie gadaj. Nie. No poważnie, no zobacz na czat. O kurczę. Bez kitu, u mnie to jakoś ludzie, nie wiem, wbijają jacyś zdani, a później mi ludzie mówią po live'ie, ty Anton, był u ciebie ten i ten, ja mówię, ale sobie ktoś ten, jaja robi. Jaja robi. Nie no, beka jednym słowem. No. A Przesun codziennie streamuje, jak robi mapę. No, widziałem. Ja się jestem ciekawy, co z tej mapy wyjdzie. Pogramy. Jeżeli będzie możliwość. A co temu Serwatkę słychać? I fajny w ogóle filmik ten, tego bardziej z reala. Co nie? Ogólnie czekajcie, bo teraz nas w ogóle prawie nie słyszę. Muszę, to troszeczkę raz podgłoś nas troszeczkę. Podgłośnie. No. Słychać echo, Anton? No nie wiem. Nie słychać, teraz jest dobrze. Ja siebie też nie słyszę chyba. Czekaj. Tu już ja jest mówię. Chyba. A teraz? Teraz jak ja mówię, to nie słyszę siebie. Ja siebie też nie słyszę. A ty nas słyszysz w ogóle? Tak, słyszę. No to opowiadaj, co u ciebie na kanale, bo kurczę, fajny kanał masz. Znaczy u mnie, znaczy ja ogólnie zacząłem przygodę, nie wiem, 1,5 roku temu, tak jak mówiłeś. Mm. Ale no teraz ogólnie tak mi zaczęło przybywać subów od, po prostu od żniw jakby tego roku. No w żniwa miałem 300 subów dopiero, a teraz już jest koniec roku, jest prawie 1000. No bo fajna, bo ciekawa tematyka, bo generalnie ludzie już mają chyba dosyć oglądania, jak inni grają, natomiast no. Chcieliby obejrzeć właśnie takie relacje z live'a, nie? Takie raczej vlogi. I jak ty... Vlogasek? Ja wam powiem właśnie też, ja mam też drugi kanał z grami, też nagrywam i tam też dosyć dobrze mi idzie, mam 400 subów. A, ja no mogę nawet widzisz. Ty z Kujaw jesteś, Serwatek? Słucham? Z Kujaw jesteś? Tak, z Kujaw. Bo właśnie patrzę u ciebie żniwa tegoroczne. I wiesz czemu, znaczy ja mam pewną teorię, jeśli chodzi o to. Bo ja nigdzie na polskim YouTubie nie widziałem właśnie takich sprzętów, jak ten Combine Fenda. Bo powiedzmy Fendy się spotyka, nie? No bo to jest dość popularne, jakby bądź marka. Ale jak Combine'ów nie spotkałem, nigdzie nie widziałem się na YouTubie Fendów. No my w okolicy jesteśmy jedyni. Ale to jest ten duży Fend? Znaczy ten... on ma 6 wytrząsaków, 6 klawiszy, nie wiem, czy tam... On nie jest jakiś taki wielki bardzo. Ale wystarczy. Ale wystarczy. Wystarczy, no. Ale robi robotę. Widzę właśnie filmik ze żniw tegorocznych, no z września wstawiony. I powiem ci, że robi wrażenie ten kombajn. Jak już na filmie robi drugi film ze żniw rzepakowych, tam też jest. Tam też widać właśnie. To. Mhm. No robi robotę, robi. Sąsiad, ten właśnie ciągnik, co mamy duży, tego Fenda, to jest 800 Vario. Mm. Ma 160 koni, to... 260, przepraszam. No. 160. To sąsiad z Papugowej ma takiego samego jak my. Bo wiesz, sąsiad zazdrościł. Nie, ale to dobra marka, nie?
dobra marka, ale... Ale cena przestrzelona moim zdaniem. Bo cena jest kosmos. Znaczy, powiem wam, że właśnie dla tego ciągnika, co tego dużego, to 800 tysięcy. No to jest, no to jest. To jest, to jest. Aż się boję zapytać w takim wypadku, ile kosztował kombajn. Tyle samo, o 20 tysięcy mniej. Co ty gadasz? No widzisz, tak. Nie. Ale ja byłem święcie przekonany, że to będzie, wiesz, cena dużo wyższa, jeśli 800. Nie, właśnie. Właśnie nie, ponieważ te kombajny, właśnie Fendt tylko robi ciągniki, a na przykład takie prasy, czy kombajn na przykład bierze od Laverdy. Aha. To jest taka marka. A, to oni po prostu, to wiesz. Laverda, tylko że pomalowana jako Fendt. Tak samo Massey Ferguson, dlatego kombajny Fenda i Massey Fergusona są takie same, ponieważ oni biorą je od Laverdy i zmieniają po prostu. No widzisz, chodzi o to, że wiesz, markują jak gdyby nie swoje produkty. I tyle. Laverda się cieszy, bo więcej klepie tego. I tyle. Zresztą wiesz, takie pomysły, jakie są w przemyśle motoryzacyjnym, przechodzą właśnie do przemysłu, który produkuje właśnie maszyny, nie? Rolnicze. Tak to mówię, tylko ciągniki. W Massey Fergusonie też to samo jest właśnie, że tylko ciągniki. No to kurczę, ja też jestem zdziwiony, że właśnie kombajn kosztuje troszeczkę więcej niż... Ale przecież ten Vario 8, tak? No 800 Vario, no. No, to już jest ten, to już jest troszeczkę, no to musi kosztować. Jest. A jeszcze, jeszcze z racji tego, że to Fendt jest, no to jeszcze dodatkowo. Za markę się płaci. No, za markę się płaci. No ale też, no podejrzewam, że i też komfort i w ogóle i swoją robotę zrobi ten traktor, na siebie zarobi. No już może nie zarobi, bo my ogólnie swoich hektarów mamy około 200. No. Ale jeszcze raz tyle to może nawet i zarobki, znaczy usługi. No. Jak misje farmingu, tylko że my robimy swoimi maszynami. No to fajnie, kurczę, fajnie. To powinieneś więcej takich rzeczy wrzucać u siebie. Ale wiadomo, jak jesteś w polu, no to kurczę, pomagasz, no to kurczę, no, ciężko jeszcze z kamerą jest. Gadać, nie? Biegać, nie? No, ale ogólnie, teraz mam nową zagadkę. Na ile ja lat mogę właśnie... na ile lat mnie słychać i tak rozumowanie, na ile lat właśnie mnie tak oceniacie? Słychać to tak na 21-2, ale młodszy jesteś na pewno. Mam 14 lat. No właśnie, a głos co ma... ty gadasz? A głos ma taki jak ja na przykład w wieku 30. No, a propos wieku, a propos ale nie, wieku, bo ja, po głosie Antonowi dawałem 25, nie? Ale nie dlatego wiem, że Serwatek jest młodszy, bo ja go widziałem jego filmy. Na filmach go widziałem, z jakimś kolesiem jeździł właśnie chyba w to tym Fendzie. No. Dlatego ja wiem, że że on jest młodszy, ale z głosu na pewno jest jak gdyby starszy to wygląda, nie? Bo głos ma już znaczy, tak. Ja pół roku temu. Jak mutację przeszedł, to już od razu ma ten. Będzie miał już taki niższy głos, nie? A jeszcze jak gdzieś jeszcze gdzieś po krzokach popala. Ten głos się obniży zaraz. Tak, ale ja ogólnie w marcu zacząłem właśnie, mam też trójkę, no jak mówiłem wam, to miałem głos bardzo cienki. No. Jest porównanie od tego, że... Nie no, akurat w tym wieku się przychodzi mutacje i ci od razu tam... O, komuś się twój life nie podoba, Antu. Komuś mój life się nie podoba? Tak, masz... Komu się nie podoba? A, no to, że łapka w dół, to dlatego, że... Nie, spokojnie, ja patrzę na czat, jak ktoś się będzie miał jakiś, wiesz... Nie, to, że łapkę mam w dół, to dlatego, że nie jest z polskiej farmy, live. A, okej, okay, to jest tak, że jeżeli nie... Zobaczcie sobie odcinki na polską farmę, tam zero łapki w dół, tylko w górę tak po 40-50, nieważne co tam nagram. Czy rozkminiam sytuację z obornikiem? Możesz równie dobrze nagrać sprzątanie stodoły i też byś miał tyle łapek. No jakby była możliwość tam sprzątania stodoły też. Ale nie, polska farma w sumie ja dużo tych odcinków tam nagram, w tym tygodniu też będzie jakiś lek. Ale ty, Serwatek, mów kurczę, co wy siejecie, czy macie produkcję tylko roślinną, czy zwierzęcą. No właśnie. Właśnie to jest też ważne, nie? No ale przy takim areale to macie chyba tak trochę niedużo zwierząt, co? Dobra, chyba... a panowie możecie mi powiedzieć, Serwatek, ile ty masz hektarów, bo ja musiałem na chwilę odejść. On powiedział, że ma 200, ale jeszcze w usługi przecież, nie?
No, znaczy swoich zwierząt właśnie mamy krowy, matki, nie wiem jak to się mówi, no. Że cielaki właśnie odstawiacie. Są i doją je same. Aha, to fajnie to. No i razem tego bydła jest około 100 sztuk. No to jest troszkę też roboty przy tym, co? No znaczy teraz jestem chory, tak nie wychodzę na dwór, ale na przykład jak nie jestem chory, to wyjdę sobie na przykład o 6 wieczorem i wracam o 20. No, takie życie wyjdę. Jest, no. No jest, jest robota. Jeszcze nie jest tak to zmechanizowane, że ciągnikiem się wjeżdża paszowozem, tylko ręcznie trzeba nosić. O kurczę, chłopie, to w twoim wieku to powiem ci, kurczę, szybko zaczynałeś ten... Nie no, ciężką robotę. No nie, ja rozumiem te klimaty. Ale jak taki człowiek, ale za to kurczę, od razu jest człowiek taki bardziej jak gdyby... Po prostu młodsi ludzie muszą się wyżyć, tak? A jak ty na przykład masz tyle zajęcia, tak więc wiesz, ciebie się pewnie głupoty już głowy nie czepiają. Nie, ja po prostu tak to jest. Jak się narobisz u siebie, tak więc później już kurczę jest ani ten. Ja też tak miałem, jak byłem dzieciakiem też miałem. Znaczy dzieciakiem, jak byłem młodszy w tym sensie, że no, rozumiem. Człowiek zrobić co miał zrobić, no to później już nie miał ten okazji ani chęci na to, żeby gdzieś tam ten męczyć się. Jak się przyjdzie po całym dniu, to jest się pamiętny gdzie się spać i nie tyle. No, nie dokładnie. Ma żadnego... No nie ale co wy tam siejecie? Generalnie. Znaczy, mamy z buraków, właśnie mamy około 10 hektarów. No. Pszenicy mamy około 50, rzepaku 30-40. O, to na dobrych glebach jesteście, co? No, pierwsza, druga klasa ziemi. Nie no, trzecia też. No to ładne plony. No to fajnie, to można gospodarzyć. Zresztą od razu jak zrzuciłeś set, co wysiejesz, to od razu wiadomo, co jakie tam ziemie u was są. Serwatek, zapytam się, ale są też... dyskusję. Słuchaj, to wy pożyczacie tą ropę, czy to jest, nie wiem, jakaś firma usługowa, czy to jest wasza? Nie, nasza. Gdzie? No to przecież nie opłaca. Ale no dobrze, ale na 10 hektarów to się nie opłaca kupować ropy, nie? Wiesz, no znam większych agregatów, nie? Ale nie ma sensu, nie ma sensu. To jest firma tam koło was, usługowa, znaczy to jest też gospodarstwo rolne, no. Nie wiem, Michalczyk czy jakoś tak, co on ma na całej Polsce około, nie wiem, milion tam hektarów, ja słyszałem, że 8 tysięcy, ale nie jestem pewien. No tak, no nie ma sensu kupować takiego dużego, takiego sprzętu na 10 hektarów. Ale pięknie to wygląda, jak te ośnieżone buraki na hałdzie, wiesz, i przyjeżdża mysza, żeby to zbudować, to fajnie wygląda. No przyjeżdża, to akurat jest cukrownia z Chełmży, przyjeżdżają i to akurat tak było, że to była sobota i było kopane i od razu w poniedziałek było już wykopane, rano metr śniegu. O kurcze. O kurde. To akurat tak zrobiliśmy, że akurat, ale jeszcze inni rolnicy to naprawdę mieli ciężko. No. Przyszło i teraz znowu jest na dworzu na przykład tylko mróz, śnieg stopniał. Forsi? No jest tak, że no po prostu minus 5 stopni i tego nie ma. A co tam macie do uprawy? Znaczy do uprawy, znaczy o maszyny, maszyny jakie... No, bo ja tam dużo filmów nie oglądałem, tak więc nie za bardzo nawet... No, znaczy mamy dwa fendy właśnie, mamy też fenda 300 Vario, no. Ale nie tego, co jest właśnie w farmingu 15, 17. 17, no. Ten jest nowszy model, jakaś S4 czegoś tak, nie wiem jak to jest, różni się tam trochę. On ma takie okrągłe światełka, prawda, na przodzie? No. I jest kabina inna. No i jest mi tej elektroniki, jest bardziej wajchy są, nie ma tego komputerka całego i tam. A to w sumie nawet lepiej, szczerze mówię. No lepiej, bo nie ma co się jednym słowem pierdzielić. Dokładnie, bo wiecie co, ja sobie tak myślę właśnie, jest teraz ten run na ten nowy sprzęt. I on generalnie jest jeszcze nowy, ale co się będzie działo w Polsce, jak te... Za 10 lat na przykład. No, za 10 lat. Zobaczycie, co się będzie działo w Polsce. Będzie wielki jeden płacz. Mieliśmy taką przygodę. A wiesz co będzie za 10 lat? Kupią nowy. No to też. A ten będzie szedł za groszem. Jak się kredyt skończy. Ale tak... Akurat 10 lat. No... Dobra, pierwszy banek dzisiaj poleciał, także... Ja jestem zadowolony. O, uwaga, tutaj wyjeżdża w pole.
Znaczy nie, ale tak naprawdę, kurczę, dobrze jednak mieć na swoim gospo jakiś taki prostszy sprzęt, który wiesz, że jak się coś spadnie, to żeby chociaż ściągnąć ten mikroprocesor z pola. No, ale nie, ponoć właśnie wszędzie jest tak przemyślane, że no, gdyby cała elektronika zawaliła, jest to... po boku korbka i że można ten ciągnik doprowadzić jakby ręcznie. A. Czy chcesz mi zresztą powiedzieć, że jeżeli zdycha ci elektronika, możesz przestawić go na manualne? Na manualne. To świetny pomysł. No powiem szczerze, rzadko spotykany, ale naprawdę genialny pomysł. No jest takie coś. Ale Fendy, widzę, oglądał akcję z obornika. To powiem ci, że no, bawiliście się ładnie, ale Fendy też robią robotę. No ten mały właśnie tam jest. On jest wariat, on ma 125 koni, ale... No, nie ma lepszego ciągnika. Lepszy jest niż od tego dużego. Jest taki prosty bardzo. No ale też tam się... A po czym to jest? Jaki to jest poplon? Co to jest? To jest gorczyca i chyba bodajże... jak to się nazywa? Facelia. Facelia, no. Bo gorczycę to widziałem, bo żółte kwiatki zaczęła mieć, nie? A faceli tak nie było widać bardzo. No tak się zastanawiam, po czym? Co one tam to rzucają? A pługi? Znaczy, jest właśnie ten mały Fendt, no, co ma 125 koni, to ciągnie Kvernelanda, czteroskibowego obracanego. Mhm. No i Fendt to ma sześcioskibowo obracane, nie wiem, czy znacie tą markę, Grégoire, Besson, czy jakoś tak to jest. Besson, coś francuskiego. Francuski, albo belgijskie. No. Ponoć, albo belgijskie. Nie, francuski. Francuski, tak? Masz nie orko oczywiście? Nie, ale też. Produkt z najwyższej półki. No to widzę, nie, że tam się ładnie burżuazy nie bawicie. Nie, no słuchaj, no przy takim areale tam nie można sobie pozwolić na to, żeby jeździć jakimiś wynalazkami. Czekaj, bo tam trzeba to obrobić, te 200 hektarów. A to wiecie, jak to w gospodarstwie. Masz czasami taki time frame, wiesz, mało czasu, trzeba to zrobić, bo jak nie, to wszystko idzie wałkiem. Tak więc nie ma co oszczędzać, trzeba po prostu... To się inwestuje tak naprawdę. I to nie jest kwestia tego typu, że czy trzeba oszczędzać, bo jak przyoszczędzisz tutaj, to musisz mieć później no, potężne problemy, znaczy, bo czegoś nie zrobisz na czas. Ja mam bardzo fajną historię, bo mieliśmy jeszcze stary ciągnik i ten pług, co właśnie jest ten czteroskibowy do małego Fenda, to on miał kiedyś 5 skib, tylko rama była ucięta i jest przerobiony na 4. Ale jeszcze co innego, to myśmy stary ciągnik, ale to już mówiłem o tym, już był kupiony właśnie ten Fendt i miał jeszcze jechać z tym pięcioskibowym Kvernelandem, no, i pojechał na pole. No i robi, brat obraca pług i jebs, rama w pół. Nie wiadomo czemu pękał, została jedna skiba. No kurde. Nie wiadomo czemu, no nie wiem. I no i przyjechaliśmy do domu, jakoś w środku profil wyspawany był, że to musi się teraz trzymać. No, no i mały Fendt był kupiony, pług ten nowy też był kupiony, no bo nie będzie taki duży ciągnik ciągał takiego pługa. No to wiadomo, nie? No i był kupiony i no trzeba myśleć, co u małego Fenda tego trzeba wymyślić. No to zrobiliśmy, że skróciliśmy o jedną skibę i teraz to ładnie działa. Okej. Okay. Ale... Widzę właśnie tą orkę. Zrobiliśmy się też... No mów. Słucham? Mów ty pierwszy, mów pierwszy. Wiesz co, widzę tam tą orkę i powiem ci, że robotę robi to, ale to jest ciekawe rozwiązanie, bo tam masz dwa koła na tym pługu z boku, no, nie? Są, to jest tak zrobione, jak jest bruzda, jak przejeżdżasz poprzek, żeby pług za bardzo się nie wgłębi, żeby to koło poszło jakby tak, żeby nie poszło od razu w dół i w górę, żeby jedno koło już było przed bruzdą, a drugie jakby w bruździe, żeby to nie było... Nie wiecie, bo ja pierwszy raz się z takim spotkałem, że właśnie są dwa koła, nie? Bo się nie widziałem nigdy. Ale chyba takim pługiem się lepiej na pagórkach chyba będzie robiło coś takiego, mi się wydaje, czy nie? Znaczy, nie wiem właśnie, tego nie wiem. Ale, no kurczę, coś bo miałem wtedy powiedzieć. On ale nie jest taki sztywny, jak gdyby, mi się wydaje, co nie? Ale jest fajne to, że w trakcie orki można sobie zmieniać głębokość, bo jest hydrauliczna. Aha. Na przykład, gdy się robi poprzecznik, na przykład jak w polskiej farmie, no, robi się poprzecznik, to zostaje ta bruzda, nie? No. A, czyli bez bruzdy zrobisz ten poprzecznik, tak? Znaczy, bo możesz sobie podnieść wtedy, że przednia skiba i pierwsze trzy robią głęboko, a już tył jest prawie w górze. A, no to takie rzeczy, to nawet nie musisz robić, szczerze mówiąc, nie musisz, to możesz, jak ktoś ma już dryk do orki, już tam ileś tam set czy tam tysięcy hektarów, to sobie kurczę to zrobi. Rozorać bruzdę to, ja znam takich, mój ojciec był takim specjalistą, że on to sobie zrobił, kurczę, wiesz...
jedną ręką rozorywał te bruzdy i to robił sobie tak, jak chciał. Ale no tak, on pracował na iluś tysięcach hektarów i tylko no to na, jest na tym, w tej spółdzielni, w której on pracował, to on tak naprawdę tylko on orał. Tak więc jak ja widziałem, że gdzieś po... wracając ze szkoły, widziałem, że gdzieś po polu się pałęta jakiś traktor z pługiem, to na 100% wiedziałem, że Gienek jedzie. Zresztą wszyscy w okolicy wiedzieli, że tylko on ora. Tak więc, no to były duże plusy, bo on na przykład wiedział, że na tym polu, na tej góreczce jest troszkę glinki, trzeba troszeczkę podnieść ten spół, bo zaraz będzie katastrofa. No i... Nie, dosyć... No mów. Nie, dosyć twoje historie to znam, bo oglądam Polską Farmę, oglądałem, pamiętam, tą słynną jakby orkę. A, no to widzisz, to był praktycznie wykład akademicki, bo słuchaj, ja dostałem mail od jednego kolesia. Profesor Anton. Nie, ja w ogóle nigdy nie orałem tak naprawdę, szczerze mówiąc, ale teoretycznie znam, bo to zawsze się przyglądałem jak to, albo zjeździłem z ojcem, ale ojciec mi nie pozwolił orać, no bo to jest, no, świętość. Tak więc bez kitu dostałem maila od jednego kolesia, który się zapytał, czy na przykład ten odcinek może ten udostępnić na lekcjach w jakimś technikum rolniczym. Bo nauczyciel. Na lekcjach rolniczych. No, nauczyciel się zgodził, mówił, że teoretycznie to jest poprawnie, tylko że musi się zgodzić, że właściciel tego filmu. Ja mówię, spokojnie, jak chcecie, to sobie oglądajcie, mnie to tam w syrennoje. I podobno już na lekcjach oglądali to, że teoretycznie że teoretycznie było to w miarę dobrze opowiedziane, jakie są problemy, chociaż tam naprawdę metod orki pługiem zagonowym jest jeszcze więcej niż ja tam mówiłem, jest jeszcze więcej. To w zależności od, często metodę się dobiera do wielkości pola. Anton, o? Mogę ci przerwać? No mów. Weź wyjdź na kamerę z zewnątrz. No. Korek jest. Kombajnu. No. Masz tego mniejszego Maseja? To jest nie, największy. To jest największy. A nie, bo myślałem, że wziąłeś tego małego Maseja i header duży. Nie. Nie. Tylko że ja teraz. A Zerwatek, powiedz mi jedną rzecz, a jakie wy macie tam agregaty, siewniki, tego typu rzeczy? No siewnik jest jeden do tego dużego fenda, jest Frenelant Accord. 4-metrowy, właśnie z broną, nie wiem jak to było, aktywną? Wirnikową? Nie, aktywną. No, wirnikową. No. To brona wirnikowa jest, tak? Czyli możesz sobie to tam bez takiej większej uprawki ten, możesz od razu chyba wysiewać. No to 4-metrowy i razem z tym jest siewnik z tyłu i to jakoś to tyrga. Znaczy, można było 0,5-metrowy dać do tego ciągnika, by spokojnie uradził, ale te fendy są jednak takie dosyć krótkie, na przykład nie jak John Deere i go bardzo naprzód. Rzuca nim, nie? Rzuca nim, no. No. To jest ten ból, no. To jest problem. No co z tego, że z przodu jest obciążnik 2 tony, ale ta budowa jest taka krótka dosyć. No i tak go miota. No. Czyli 100 krów, 200 hektarów, roboty jest dużo. Na pewno. Jest. No teraz to już tak za bardzo nie ma. Ja teraz siedzę w domu akurat. To... No bo zimową pora, tak? No. To już jest pełno. No ale trzeba tak, no zanim ta zimowa pora nastanie, no to trzeba przygotować, zabezpieczyć te krowy chociażby, tak? No to jest tej roboty dużo. No jest bardzo. No te gnoje, wywalanie i to wszystko gnoju, obornika. No. No to też ręcznie trzeba wszystko, bo no jeszcze nie jest przemyślane. No to było robione. Ta obora była robiona dla świń, jakby, ale teraz właśnie cena na świnie jest, znaczy już może się polepszyła, ale w Polsce ostatnio cena świń to była tragiczna i zrezygnowaliśmy ze świń i były krowy właśnie, a tam kojce są zwykłe takie, no po prostu, że jedzie wózek przez środek i musisz tylko kojce wywalać i to nie jest takie, że wjeżdżasz turem sobie. Tak. I to wywalasz, no i jest ciężko, no jak nieraz się ale... nie zaniedba miesiąc czasu, to no ciężko jest wywalać. No od 100 krów to jest to, a jeszcze jak mówisz, jest roboty. Mówisz, że to jeszcze wymaga troszeczkę Gacek wbił, witamy, jeżeli to wymaga troszeczkę jeszcze zmechanizowania, no to ale w sumie to nawet fajnie, bo masz jakieś plany, ty jesteś młody, tak więc będziesz na pewno z rodzicami to mógł jakoś po swojemu już troszeczkę nawet w to wchodzić, będziesz już... Znaczy...
mnie to rolnictwo kręci, ale nie tak może, żebyś zostać. Mój brat ma właśnie ponad 20 lat. A, no to już jest, już, no to wiadomo. Znaczy, mam dwóch braci, jeden to lotnik jest, bo naprawia samoloty. Ale, no a ten drugi właśnie na gospodarce. Poprzek, Anton. Poprzek muszę, nie? Poprzek, bo tu jest no taki bo... jakby grzbiet. No i nie kombajn nie ciągnie. I ci nie zbierze. To z rolnictwem nie wiążesz w przyszłości. Znaczy, no raczej nie, ja właśnie wiążę rzeczy z takim, kamerowaniem, no nie wiem, czy kamerowaniem, jest taki zawód, czy takie coś, no ja, mnie po prostu kręci fotografia i te rzeczy, nie? A, no to też fajna rzecz. Operatorka. No, a YouTube to jest dobra rzecz, żeby właśnie sobie rozpocząć taką przyjemność, taką, taką, no czy w takie wprawki, tak? Możesz sobie tam filmy robić. Wrzucać to, jeżeli się ludziom będzie to podobało, no to widzisz, w tym kierunku będziesz robisz to w taki sposób. To jest fajna rzecz. Rzeczywiście. No nie wiem, czy oglądaliście kiedyś Mafię Solec na przykład. Tak. Tak, Mafię Solec no, też. To, oni się nad, no, filmy z Rala, no to od niczego się zaczęła teraz najsłynniejszy kanał taki rolniczy z Rala. Mhm. Po prostu nie. Mi się osobiście na przykład, jeżeli vlogi, to mi się osobiście Kazika podobają, szczerze mówiąc, aha, no którego też, pozdrawiam. Też. Mi się osobiście Kazika podobają, nie wiem dlaczego, ale mi się po prostu w taki sposób, jaki on, bo chociaż już w tym roku żadnego vloga już nie będzie, z tego co mi się wydaje. Bo z czego on ma w sumie zrobić, nie? Nie, no on już tam, no co, on chyba na ostatnim vlogu tam Gnojowice roz... chyba Gnojowice była, coś takiego, już nie pamiętam. W każdym razie ja osobiście na przykład bardzo lubię Kazika vlogi. To nie znaczy, że Bolka na przykład nie lubię. Generalnie całe fajnie nam się to ułożyło, że ci ludzie, którzy na przykład grają w farminga i no jest jakiś taki, są duzi youtuberzy na przykład, którzy grają w farminga i jeszcze są youtuberzy, którzy robią vlogi właśnie takie rolnicze, to są generalnie fajne tacy ludzie i fajnie to się ogląda. No. Nie ma jakichś znaczy, takich... U mnie ten, u Mafii to jest mi taki trochę ten czar pryzł, bo no nie nagrywa, nie wiem czy nagrywa już nie Mikiego, jak kojarzycie, nie? No tak, nie? No Miki tak. No, no to tak trochę ten czar na jego filmach prysł z tych z Reala. Nie ma tego klimatu jak kiedyś był. No i mi teraz bardzo pasują filmy Brączka. No Brączek, no tak, no. Ale no, zgadza się. On tam ma jeden, wiecie co, poproszę, ale Brączek ma jeden poważny atut w swoim ręku. Mam. Mokrzyn. Ja... Słucha, Mokrzyn. I on nad Mokrzynie robi robotę. Bo nie ma, ja przynajmniej nie kojarzę drugiego takiego gospodarstwa, gdzie byś miał takie forszaje, gdzie miałbyś takie ursusy, które chodzą i jeżdżą i to są wszystko dopieszczone. No ale to tam ten pan, który to jest, wiesz, złota rączka, pan to on Bokuś. To no, wszystko to utrzymuje. No dobrze, ale wiesz, generalnie masz powiedzmy taki większy gospodarstwo, masz albo takie ogromne kombinaty rolne, powiedzmy, gdzie masz już takie maszyny takie jebitne, wiesz, 200, 300, 400 koni, nowe, albo masz powiedzmy takie gospodarki, tak jak powiedzmy u kolegi i tyle, i to wszystko. No nie ma innego, no. A kurczę. Gdzie masz powiedzmy 6, 5 ursusów ciężkich 16, albo 912 z turbem i to w sumie to samo jest. Takich typowych, wiesz, starych maszyn, takiego PGR-u. Polskich, jakby. Takich typowo polskich, starych, jebitnych, siermiężnych, aż takich prostackich maszyn, nie? Ale ja pamiętam ze swojego już dzieciństwa, pierwsze takie wspomnienia to jest lato, piasek, ale taki piasek przemieszany ze smarami, z jakąś ropą, wiesz? I mój wujek naprawił, rozpołowił 60 jakiegoś tam, nie wiem, już nie pamiętam, wiem, że to było 60. Rozpołowiona, no bo traktory ramy nie mają te, tak więc rozpołowiona, rozciągnięty traktor i tam, wiesz, ludzie, tam chłopy z całej okolicy się zebrały i deliberują, co tutaj naprawić, nie? Ja, to jest moje wspomnienie, tak, nie wiem, może miałem ze 4 lata wtedy, pamiętam, ale już takich czasów już niedługo nie będzie, że właśnie rolnik będzie mógł sobie naprawić wszystko praktycznie, jeżeli taki bardziej kumaty był, to on wszystko zrobił, wiesz, u siebie na ten. No co? A teraz no już niestety nie, po prostu ten serwatyk przy swoim fendzie tam za dużo nie może nawet porobić, szczerze mówiąc, no bo nawet gwarancja mu chyba nie pozwala na to, nie? No, nie pozwala. No. Nie możesz tam ingerować. Jeżeli jest gwarancja, to jeżeli ktoś może zrobić coś za ciebie, no to wiesz. To ale nie, no słuchaj, serwatek ma taką sytuację, że mając tyle hektarów,
mając tyle krów, to po prostu ten traktor zarobi na siebie i on idzie na przemiał. Kupuje się następny traktor i tak, tyle. A ten tam do kogoś innego idzie, tam nie wiem, dokładnie. Na Rosję czy gdzieś, co tam... Przy takim areale to po prostu jest tylko jedyne wyjście. On zrobi, co ma zrobić, zarobi, spłaci siebie i kupuje się nowy, a ten idzie po prostu przemiał, bo jego... No ale wiesz, to o to chodzi, no Boże. Ale... Natomiast ja zmierzam do tego, że wiesz, że jeżeli masz serwis, to serwis robi za ciebie robotę, tak na dobrą sprawę, nie? Znaczy, gwarancja... Nie, powiem wam, że gwarancja nie. Już się skończyła na tego Fenda. 3 no. lata bym miał. Mhm. Czyli tak długo. No, no i jak z awaryjnością? Z awaryjnością? Powiem wam, że... Pierdzieli się jakby, tak nazwę to po imieniu, bo nie ma co owijać. Trysk AdBlue. Nie wiem czy wiecie co to jest. Tak, to jest coś do redukcji spalin. Tak a. Rozwór mocznika. No bo widzicie, zawsze... Emisje, wiesz, zawsze to... Unia narzuciła konkretne tam limity na emisji spalin i żeby obejść te limity montuje się właśnie zbiornik AdBlue. No dokładnie. Czyli system AdBlue. System, no. No i właśnie psuje się czujnik, nie czujnik, filtr tego AdBlue. I no co chwilę trzeba nowy. Jest już wydane nie 10 tysięcy na to, bo co chwilę się psuje. Teraz wymądrzyliśmy się i przełożyliśmy od kombajnu, ale to jednak nie to. Cały czas się psuje, to jest nie wiem, jakaś wada fabryczna czy coś, nie wiem co to jest. Ale to wiesz co, to może a pompa? Znaczy no, nie no, tylko to jest, no bo tam błąd wyskakuje z tego właśnie. W komputerze. O Boże, aż już mi oczy bolą, jak widzę czat. No już mi oczy bolą, już mnie świeżbi ręka, nie? Czemu? No już mi ale świeżbi, nie, Serwotek, mów, bo fajne rzeczy opowiadasz. Mów, w tym Fendzie masz właśnie tego typu problem, tak? No jest, no takie pierdółki, które kosztują po 1500. No to na przykład... Słuchaj, ty mówisz o pierdółkach, które kosztują 1500, a co się stanie, jak będzie coś poważniejszego? No to też właśnie, no mówię teraz w takiej jednej pierdółce, czyli na przykład czujnik ręcznego, no. Czy jest ręczny włączony, czy nie. Uh-huh. To jest bardzo dosyć uciążliwe i straszne, ponieważ na przykład wyjedzie się ciągnikiem z taką przyczepą, uh-huh. pod górkę na przykład, i ma ciężko ten ciągnik, to uh-huh. ciągnik potrafi zatrzymać się, bo pokazuje niby, że jest ręczny zaciągnięty, a naprawdę aha. nie jest. Znaczy w tym sensie, że to nie jest jakiś mechaniczny czujnik, który powoduje, że jak ty na przykład ręczny włączysz, to on... Nie. Tylko, że po prostu jak gdyby on rozpoznaje, że charakterystyka, na przykład, że jest traktor pod dużym obciążeniem, to on sobie zgaduje, że to może być ręczny, tak? Tak. I on wtedy się zatrzymuje wtedy, tak? Normalnie jak się po prostu jedzie bez niczego, no. to on wariuje i myśli, że ręcznie zaciągnięty i zatrzymuje się ciągnik. 40 no. za chwilę od razu do zera. To może być nawet groźne, szczerze mówiąc, jak no gdzieś, mówię właśnie, to jak może jest być większy groźne, ruch na przykład, nie? Dobra, nie wnikam, już dobra. Kurczę, no jakieś lagi mam. A dobra, już jest. Weźcie mi nic nie mówcie, ja mam bardzo straszny internet, słaby, o to chodzi, nie? Znaczy, komputerem mam dobry, ale internetem jest ciężej. Ale dlatego ja na przykład się teraz męczę na tym serwerze dedykowanym, bo to jest generalnie zrobione dla was. Dla ci, którzy chcą ze mną zagrać, bo oni mogą mieć problemy. A natomiast ten serwer jest... Okej. Dobra. Bo generalnie gdyby to było, chodziło o mój komfort, to bym oczywiście nie grał na serwerze. No. Ale mów, co tam jeszcze masz jakieś problemy. No to nas kusiło oprócz tego Fenda, żeby kupić sobie case'y. Mhm. Case'a po prostu innego, ale od 2004 roku właśnie do tego Fenda mieliśmy case, to był MXM 190, on miał 190 koni właśnie. No. I ostatnie lata przed sprzedażą tego ciunika, brat jedzie na polu sobie, co chwilę, za chwilę później po prostu jak jedzie, coś mu śmierdzi w kabinie. No. Kable. Zaczęły się instalacje jarać, tak? Tak, zaczęła się instalacja jarać, wychodzi z ciągnika, spod kabiny się dymi, musiał ugaszać to. Kurczę. Nie wiadomo, co było, nie? No, znaczy, żadne serwisanty... No słucham. Mów. Serwisanci, co właśnie chcieli
I to mi się to mówili, o jakieś wiązki, nie wiązki, trzeba kupywać, coś tam. Wyszło z 20 tysięcy, żeby naprawić ten ciągnik. Aha. No to wtedy już kupić myślimy, sobie nowy. No, już myślimy, mamy już, skończyliśmy, spłaciliśmy kredyt. Póki chodzi, trzeba go sprzedać i myśleć nad nowym ciągnikiem. Mhm. Jakoś się udało go sprzedać, bo aby 120 tysięcy za niego, to było mało dosyć. No ale jak już miałby taki trochę tref na waty, tak, że już instalacja poszła wałkiem, a później już po takiej wymianie instalacji traktor już nie jest ten sam. Bo nigdy nie wiadomo, co się tam będzie działo. Ale mam lagi jakieś dziwne. Tak. Coś jeszcze zjara. No, tak to wygląda i dlatego właśnie się na Fenda przełożyliśmy jakby. No to elegancko. No, ludzie proponowali nam New Hollanda, no ale... O Jezu, nie. No właśnie też słyszałem, że są awaryjne, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Powiem ci tak, mój sąsiad, który ma 3 hektarów, jest specjalistą... Kurczę, ale lagi mam. I wiesz co, on ma Deutsche i Lamborghini. Dostał na testy, przepraszam, New Hollanda. Czekaj chwilę. Dobra, już nic. 165-konnego czy 170, coś takiego, nie? No. Już dokładnie nie pamiętam, bo to było za 2 lata temu. Słuchaj, i tylko serwis mi powiedział, żeby on nie chodził przy jakichś ciężkich pracach, bo to nowy silnik, żeby się dotrzeć. Dokładnie. To słuchaj, on jeździł tylko i wyłącznie z przyczepą i miał na przyczepie po 3-4 klatko skrzynki z porami, czyli de facto obciążenie około 2,5 tony, nie? No, to nie dużo. Co powinno być dla takiego ciągnika 160-konnego, to po prostu on powinien z tym fruwać, nie? Fruwał normalnie, jeździł bez żadnego zajęknięcia, wszyscy byli zadowoleni, słuchaj. On go dostał chyba na 3 dni, stawiają go chłopaki wieczorem, wiesz, do garażu, pod klucz i tak dalej. Następnego dnia, wiesz, rano otwierają, ja byłem przy tym, otwierają, rozumiesz, ten garaż, a tam potok oleju, ze wszystkich otworów żygał olejem. Gdzie tylko się dało, wylany był olej. O Jezu. Gdzie się tylko dało, rozumiesz? Gdzie tylko mogło coś wyciekać, to wyciekało. No to jest po prostu masakra. Dzwoni tego serwisu i mówi, bierzcie tego, ten złom ode mnie, bo ja nie chcę mieć z tym problemów ani nerwów, nie? Także... No to ciekawie. To widzę, że nie tylko u mnie są takie rzeczy podobne. Nie, no kto... No to wiesz, to że ci Holandy się psują i rdzewieją, to jest zupełnie inna kwestia. Ale wiesz, 3-letni ci Holand wygląda tak, jakby miał 20 lat, to jest inna kwestia. Znaczy, no i też dlatego właśnie to, że New Holland jest prawie to samo co Case, albo Case to New Holland, nie wiem, ja tak myślałem, czy to jest prawda, czy to jest ten sam, to jest ten sam koncern. Jeszcze Steyr do tego. No bo zobacz, masz przepisane bliźniacze modele, praktycznie bliźniacze modele wyglądające ciągników, nie? No, bo na przykład jak sobie zajrzeć na stare modele na przykład Case'a i New Hollanda, to jest prawie to samo. To jest... Tak sama maska, prawie tylko że inne kolory. Dokładnie. Zresztą ludzie na czacie nie polecają. A ludzie na czacie się Anton domagają polskiej farmy. Polska farma będzie. Domagam się też. Też się domagasz? też grasz w polską farmę? Znaczy ja polskiej farmy nie mam, ale lubię oglądać ją. A, no oglądać to może i lubisz, jak wiesz, ty oglądasz na przykład 30 minut, a ja się męczę 5 godzin, żeby zrobić te 30 minut, dlatego. Serwatek i ja nie jesteśmy masochistami, Anton, wiesz, to jest coś innego. No właśnie, to jest tego typu sprawa, że ja też w sumie nie mam nic przeciwko farmie, polskiej farmie, tylko że ja po prostu się zrobiłem leniwy, w tym sensie, że... W tym sensie, że na przykład zrobienie dla mnie live'a, w sobie pogadanie na przykład z tobą, na przykład serwatek i... Posłuchanie twoich na przykład jakichś tam historii, jak to tam u ciebie na przykład, jest w sumie fajne, nie? Niż na przykład ja mam się męczyć, nagrywając przez 5 godzin, jeszcze później zrenderować to, złożyć to, to mi zajmie jeden dzień. A później wy się oczywiście cieszycie, bo Anton to zrobił w 30 minutach i jest fan, tak? Jeszcze na sam koniec wam pokażę, że się zakopał i jest już w ogóle wypadł. Albo jeszcze jakiś bug znajdziesz? Albo znajdę jakiś bug, kurczę, albo gdzieś ponarzekam, że coś tam pozmieniane i jesteście zadowoleni. Natomiast na przykład mi zrobienie na przykład jednego odcinka z farminga to naprawdę dużo nie zajmuje czasu i generalnie na przykład chodzi też o to, żebym o wiele częściej nagrywał polską farmę,
o wiele, wiele częściej, gdyby tam działał multi. Bo po prostu jak się nagrywa samemu, no to po prostu no nagrywa się. Jak coś mi nie wyjdzie, to ja tak, idę zajarać. Później nie wrócę do tego, pójdę coś tam zjeść i tak wyjdzie mi, że później wracam do tego rozgrzebanego po następnego dnia. Nie za bardzo jeszcze, nie za bardzo pamiętam, co mi się tam zrobiło. Muszę obejrzeć sobie ten materiał, który nagrałem i który mi się wydaje, że jest dobry. Przypomnieć sobie, jakie tam były problemy i zaczynam z powrotem siadam. Usiądę, mam telefon. Gdzieś muszę iść i tak naprawdę, nieraz były takie odcinki, niektóre, zwłaszcza te ostatnie, że tak ze 3-4 dni mi nagrywałem. Jeszcze nawet na live'ie mówię, o, już jest prawie połowa zrobiona, zaraz wyjdzie. A później się okazało, że wyszło dopiero za jakiś tam, no jakiś dłuższy okres czasu. Gdyby był na polskiej farmie, taki do ogarnięcia... A czy da się połączyć na multi przez Polską, na polskiej farmie, wiesz? Udało ci się? Znaczy da się, podobno, No tak, mi się nie udało, szczerze mówiąc. Tam trzeba się, nie, ja, wiesz, ja nie mam polskiej farmy, więc ja nie jestem masochistą, ale gdzieś tam jeden z moich znajomych kupił i właśnie się przez Hitachi bodajże łączyli i tam się bawili z tym, także to też ma swoje tam plusy i minusy, bo to też ma swoje tam gdzieś pokój. No dokładnie. Znaczy, wiecie, no, tak naprawdę, no, podejrzewam, że polska farma fajnie się ogląda ją, więc, znaczy, no. Jeżeli ktoś to zrobi już, tak? Ale jak zauważyliście, nikt nie chce tego już robić na YouTubie. No ty jesteś jedyny w zasadzie. No Kador już się ostatni odcinek. No też właśnie nieregularna seria ma być właśnie też. No, ale Kador też tak stwierdził i w sumie takiego założenia też ja wychodzę, że jeżeli będzie coś cały czas... O, ktoś bija. Tak, tak. No, ktoś zabija. Jeżeli będzie cały się coś działo, w tym sensie, że będzie jakaś kontynuacja, to po prostu ten. Jeżeli to będzie widział, że tam jest robione coś przy tym, no to oczywiście, to nie ma sprawy, ja to mogę sobie robić tą, bo zresztą ja już tam jest 60 parę odcinków, no to jest nawet ciężko porzucić taką serię tak naprawdę, co nie? Szkoda, nie? No już szkoda po prostu nawet, nie? Ale z drugiej strony i tak naprawdę przecież panowie, ja tam jeszcze dużo rzeczy nie zrobiłem, w ogóle jeszcze gnojowicy nie rozlewałem, bo się nawet boję gnojowice rozlewać. To było akurat dobre. Nie, boję się, bo wiem co będzie, nie? Może ja się nawet bałem zdawać tej gnojowicy, bo ja się boję, Boję się, bo wiem coś będzie, że ja napełnię beczkę i będę mógł wszystkie pola objechać, tam mi ze 2% spadnie z tej beczki, a co ja zresztą... Tak? No tak może być. A co ja zrobię z tą resztą gnojowicy, to nawet do kanału nie można ani sprzedać tego. Zresztą zaraz ekolodzy by mnie zamknęli gdzieś tam. Tak, nie, bo to właśnie polska farma jest taka fajna do oglądania, bo to jest bardzo taki symulacyjna gra, no tak. Nie jak na przykład Farmi. Nie. Strasznie. Słuchaj, tam na przykład, nie wiem czy jeżeli kiedykolwiek grałeś w tą polską farmę, ale żeby na przykład zrobić tam orkę, ty to się można spocić, chłopie. Autentycznie. To się można spocić naprawdę, bo... Czyli Alek ma? Anton? Alek ma polską farmę. To ja już wiem, czemu on oraz nie lubi. Dlaczego on nie lubi? Ma uraz. No nie, wiecie, ja na przykład bardzo polubiłem właśnie orkę po polskiej farmie, bo tam rzeczywiście trzymanie koła, bruździe, pomyślenie, no bruzda w ogóle, pomyślenie jak to w ogóle ty zrobisz tą orkę, bo w farmingu tak naprawdę się drapie te pola, nie? No i tyle. Nawet już nie wspomnę, że jest, wiesz, masz pług w ten, opuszczony i sobie cofasz, nie, w farmingu. To na przykład w polskiej farmie nie można czegoś takiego, nawet z kultywatorem nie zrobisz czegoś. To jest. No i rzeczywiście jak się orze, to tam naprawdę jest takie, masz wrażenie, Serwatek, że... Serwatek, 9 subskrypcji ci brakuje do 1000. Widzisz? Nie 9, 6. A mi wskakuje, że masz 991. Ale nie, on to, ma... Inaczej masz ten, statystyki. Wiem. No. Ja mogę sobie teraz poglądnąć i mam, że ci powiem, 994. Tak więc, no mi wiesz, ja w końcu jest na telefonie. Tak więc ludzie, jeżeli oglądacie nas teraz, to Serwatek potrzebuje 1000. Wybijać. Tak więc zasubskrybujcie. A generalnie ma bardzo fajne filmy i to nie właśnie... Ja przynajmniej nie znam tego kanału z grami. Ja generalnie to, oglądam... Jak na przykład nie znasz, nie? Na przykład to zejdź sobie... Na kanale właśnie, na głównej stronie, całkiem na dół, tam pisze mój drugi kanał i polecam. Tam jest no, kolega. Serwatek Impresses. Tak. Ja generalnie właśnie ten,
oglądam Serwatka, bo on generalnie nagrywa z live'a właśnie takie rzeczy. Ja już dawno nie mieszkam na wsi, tak więc troszeczkę jak gdyby z opiegów wypadłem, nawet nie wiem za bardzo jak to teraz ta polska wieś wygląda. O, widzisz, już masz odzew, Rafał powiedział, że ci da suba, o. A to dziękuję. Tak więc ja sobie kurczę, dlatego ja na przykład bardzo lubię takie rolnicze vlogi oglądać, między innymi Kazika oglądam też Serwatka. I zawsze właśnie takie co, no bo o czym, można tu sobie pograć farminga, wiecie jak tutaj, jak to granie w farmingu wygląda, na przykład oprysk za 5 minut przed żniwami i to wszystko działa. Dlatego macie, no tej Serwatek mówisz, że to jest w polskiej farmie jest o wiele większy jak gdyby realizm, no to jest prawda, bo gdybym ja na przykład w polskiej farmie zrobił oprysk, o, jest Mikołaj niech sobie pomuci. Muć, Mikołaj. No, dawaj, nie bój się. Anton nie gryzie. No, mnie nie pogryzł. Ja z nim grałem, mnie też nie pogryzł. A były piły mechaniczne, to wiesz. A no, w każdym razie. Tak więc, no jest, naprawdę, miby na przykład, ja na przykład nie wieszam. Jeżeli ja się na przykład złoszczę na jakąś rzecz w polskiej farmie, to się złoszczę dlatego, że to nie jest poprawione w tym momencie, do tego na przykład, i generalnie się czepiam jakichś prostych rzeczy, na przykład mi nigdy nie przeszkadzało fakt, że traktory skaczą tam, ja nigdy nie miałem czegoś, mi też, no po prostu one skaczą, no i tyle, jak tam jest, jak jest ta bruzda, no jak ktoś się ładuje przez bruzdę, no to nie ma mowy. Nie wiem, czy, chyba tego nie słyszeliście, bo to było na live, jak ja opowiadałem pierwszą historię, jak mnie ojciec chciał zniechęcić, żeby, no wiecie, jak to dzieciak mały, tam nie wiem, ze 4-5 lat może miałem, czy 6, i zawsze jak gdzieś ojciec niedaleko orał, to ja tam biegłem do niego, żeby on mnie powoził tym traktorem, nie? No i ojciec wtedy orał MTZ-em, tak się wyszło. MTZ Hardcore, to w ogóle... Ruska moc, mało miejsca w kabinie, sztywny traktor, niesamowicie jak gdyby, pług czteroskibo wyciągał wtedy i kurczę, no przewiózł mnie w poprzek pola. O Jezu. Bo on w sumie tam wyorywał poprzeczniaki czy coś takiego, bo tam już było zaorane, tak? Ale było jakoś... No to poprzeczniaki właśnie, co chwilę jest bruzda, nie? No, i on się właśnie rozpędził i po tych, wiesz, poprzeczniakach przeleciało, to później się bałem przez jakiś czas w ogóle podejść do traktora, a jak zobaczyłem, że jest czerwony, to już w ogóle uciekałem. No. Dobra panowie, miło się gawędzie, ale ja muszę lecieć. Dobra, nie ma sprawy. Obraz tam się nie zrobi, a nie ma jak będziesz na live, to ja się wbiję.